gotowa. Do powodzenia, córeczko! Pa! Będzie dobrze. Czekam na pasek! Co to jest? Za buty. Proszę zmienić buty, to są za wysokie. Już? Dobrze. Przyjdzie się naprawdę. Coś pomyliło. Na imprezę idzie. Ale oni w ogóle nie pasują. Nie wymyślaj. Od razu wyglądasz lepiej. Pasuje ci do... Znajdziesz na zewnątrz czarnego. Dobra, to idę. Wróć! Co znowu? Pamiętasz, na co liczę, prawda? Chcę się pochwalić twoimi ocenami. Pamiętasz, co ma tam być? Pasek czerwony. Tak, oczywiście, mamo, wiem. Miło mi to słyszeć. Wróć! Wzięłaś kwiaty dla wychowawcy? Zapomniałam. Już wezmę. No widzisz? Co ty byś beze mnie zrobiła? Głowę byś zapomniała. Mam. Do powodzenia, córeczko. Pa. Będzie dobrze. Pa! Czekam na pasek! £5,70? Wow! Ale moja córka będzie miała tak samo. Tak mówiła. Widzisz, nasze córki takie mądre. Po mamach. Wiesz co, chyba zaraz wróci, więc muszę kończyć. Pa! Całe życie żyje się dla takich chwil. Dla takich świadectw. Z czerwonymi paskami. Czerwony pasek na świadectwie córki, radość opływa, a niech ona już przybywa. Ach, już niedługo. Miało być z paskiem. Co ja mam zrobić? Żona mnie zabija. Wiem. Przykleję. Jak się tak nie przyjrzy, to nie zauważy. Tylko to było z lewej czy z prawej strony? No i jest z paskiem. Prawie jak prawdziwe. Ale to dopiero za miesiąc będzie! A ty masz ten wyjazd w góry! No właśnie. No to chyba dopiero wtedy tata ci wyciągnie. Ale zrobiłam zdjęcie, żeby się pochwalić koleżankom, to możesz też tyle zobaczyć. No pięknie. Widzisz? Czerwony. Ale jak to? Nie dasz rady. Próbowałam. Ale jak to tam wpadło? No chciałam położyć rzeczy na biurku i padło mi za biurko, a potem chciałam wyciągnąć je i jeszcze bardziej wypchnęłam w lewo. A jaka średnia? 5,50. O! A wyciągnęłaś tą matmę na piątkę? Oczywiście. Chociaż wiesz, córka pani Krysi miała 5,70. Mamo, nie przesadzaj. No to chodź już, chodź. Dobrze, dobrze, idę.
Naprawdę, wszystko będzie dobrze. Tata wyciągnie za miesiąc. Teraz pora na wakacje. No chodź już, chodź. W końcu wakacje. Co ty tu robisz? Próbowałam przesunąć, ale ani drgnie. Mamo, mówiłam, daj spokój. Chodź, trzeba się cieszyć wakacjami. Dobrze, masz rację. Nie ma sensu. No. Opłaciłaś mi już wyjazd w góry? Jeszcze nie, bo to miało być za świadectwo z paskiem. Ale przecież mam pasek, którego nie widzę, bo świadectwo jest za segmentem. Ale pokazałam ci zdjęcie. To nie to samo. No mamo, bo potem nie będę miała miejsca z dziewczynami w pokoju, no i zostanę sama jak palec, jak zwykle. Pomyślę nad tym, okej? Okay? Pomyślę. Dobra, tylko pozytywnie to rozpatrz. I chodź już stąd, proszę. Mamo, głodna jestem. Moment, tylko zadzwonię. Gdzie? Do szkoły. Po co? Chcę, żeby mi wysłali odpis świadectwa, kopię. Mamo! Trzeba szanować zieleń! Po co tracić papier? Przecież tam przyjedzie, to ci wyjmie, za segmentem jest przecież, no. No weź już, nie rób problemów. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałam zapytać o ocenę mojej córki. I o... odpis... świadectwa. Czy może pan wysłać do mnie? Boże, co się dzieje? To kolejne stracone drzewa. Niech pan poczeka. Papier. Padam. Co ty wygadujesz? Przecież nie zamówię tego. Naprawdę? No tak. Poczekam na tatę, niech już będzie. Było straszne wyobrazić sobie kolejny papier, który jest tak tracony. Nie wiedziałam, że jesteś tak bliska temu. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Mamo, pamiętaj tylko o płatności na wyjazd. Tak, wiem. Zaraz to zrobię. Dzięki, kocham cię. Co to jest? Czerwony pasek. Mamo. Mamo. Pasek. Ostatnio nosiłam do tych spodni, więc powinien być na górze. A, ten pasek. Wiesz, bo pani mi zaniżyła z polskiego, angielskiego, historii i z matematyki też mi nie chciała podwyższyć. A tak poza tym to istnieje tyle zła na tym świecie. Dzieci nie mają co jeść w Afryce. Są ataki terrorystyczne, kataklizmy, migracje. A to jest tylko... pasek.
Ale pojadę w góry. Nie pojadę? Mamo, ja naprawdę się starałam. Okłamałaś mnie! Nieprawda, ja tylko coś źle policzyłam. 5,50! Góry? 5,50! Pasek! Ale mamo... 5,50! Pasek! Ale ja butów nie mam. Może też buty? Nigdy! Trochę tu wieje.